Hejka, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Mamy dzisiaj wtorek. Jest godzina 8:30. Ja niedawno wstałam, bo o 8:10, coś takiego. No i ubrałam się, wyczesałam włosy i takie tam czynności poranne. I właśnie miałam sobie jakąś fryzurę zrobić. I się zastanawiam, czy zostawić rozpuszczone włosy, czy zrobić warkocza. Jak widzicie, mam pomalowane włosy też. Wczoraj sobie pomalowałam na niebiesko. Jak w sumie to też widzicie. I właśnie się zastanawiam, czy w warkoczu zrobić, żeby było widać te pasemka, czy zostawić w rozpuszczonych. Więc nie wiem, ale chyba zrobię warkocze. Tak, wyszedł mi warkocz, muszę jak... O. Będzie lepiej? Nie. Totalnie mi to nie wyszło, ale już tak zostawię. Na dzisiaj nie mam żadnych planów w sumie takich większych. Muszę zrobić tylko obiad i ogarnę pokój, bo wczoraj sprzątałam. Ale ze mną tak jest, że po prostu ja nie umiem utrzymać porządku. Muszę codziennie sprzątać, bo inaczej będzie taki bałagan. A ja miałam wczoraj taki bałagan, że po prostu jestem strasznym bałaganiarą. W ogóle dzisiaj na razie jest tylko 19 stopni. Właśnie się zastanawiam, czy założyć bluzę, czy nie. Bo wydaje mi się, że może być zimno, ale mi jest ciepło, więc chyba zostanę bez bluzy. Ale tak ogólnie to ma być chyba 24 najwięcej, więc trochę słabo. Ja wolę, jak są takie temperatury już pod 30. Co prawda nic mi się zazwyczaj nie chce, tylko bym leżała na słońcu. Mi się nie chce nic robić, ale chyba po prostu zacznę coś robić. Zrobiłam okno, żeby zobaczyć, to jest zimno. I w sumie chciałam wam pokazać to zachmurzone niebo, ale w sumie i tak nic nie widać. I nie jest tak zimno, jest mi ciepło w tym, więc chyba po prostu tak zostanę. Ja zawsze w lecie mam cały czas otwarte okno albo uchylone. Teraz mam otwarte na oścież, a przez całą noc miałam uchylone. Pokój ogarnięty. Ja jeszcze chciałam sobie nakleić chipsy. Jak będziecie słyszeć, że kot miauczy, to po prostu Belusia. Jedyne, czego się boję z tymi chipsami, to że mi zabraknie kleju. Moment, idę po nim, bo nie wytrzymam. Miała plamy na podłodze. A, widzicie? Przykleiło mi się po prostu. Chcę teraz właśnie robić makarony na rosół. Właśnie mi się myje gatę, więc nigdy za was nie powiem. Ciasto mi się właśnie ugniata i jeszcze macie minutę ugniatać. A ja chciałam wam jeszcze tylko powiedzieć, że jednak sobie zmieniłam fryzurę i związałam kucyka, bo bardziej mi spinało te włosy. A jak miałam tak luźno, to mnie strasznie to denerwowało. W czasie, kiedy mi się to będzie jeszcze ugniatać, to ja sobie trochę kuchnię ogarnę może. Mam swoje jedzonko, tutaj jak widzicie górę trochę. Nie będę wam pokazywać, bo zbyt apetycznie nie wygląda, no ale rosół jak rosół. Bardzo dobry jest, na pewno. Jeszcze nie próbowałam, ale jestem pewna. Ja robiłam makaron, więc na pewno jest dobry. Jeszcze update tipsowy. Odpadły mi 3, wcześniej jeszcze mi odpadł 1, mały.
Hejka, trochę się do was nie odzywałam. Mamy godzinę 19. My idziemy jeszcze po mleko, ale poszłam jeszcze się przejść na spacer. Oglądam mecz. Trzymamy kciuki za Polskę, że da radę. Hejka, mamy następny dzień. Jest piękna pogoda. Jest coś koło 9. Aż mi się chce po prostu wstawać. Rano znowu mi się nie chciało nic zrobić. Ale potem, jak wstałam, to już totalnie chce mi się wszystko robić. Jest zarąbiście. No i co, ja będę sobie lecieć zrobić jakieś śniadanie. Może jakąś owsiankę dzisiaj, bo chyba nie chcę iść kolejny dzień z rzędu płatków. No i potem lecę na podwórko, bo jest tak piękna pogoda. Wiem, że to już któryś raz powtarzam, ale po prostu chcę się żyć. Jak widzieliście, robimy racuchy z borówkami. Wreszcie skończyłam. Jest już po 10:30. Jeszcze mi zostało tylko patelnię umyć i już wreszcie będzie koniec, bo już nie mogłam tam siedzieć. Już zaczęłam na dwie patelnie piec, bo jakbym nie piekła na dwie, to ja bym jeszcze tam siedziała, więc dobrze, że wpadłam na ten pomysł. Co prawda musiałam umyć dwie patelnie. To jest dosyć oczywiste, a ja nienawidzę myć. Najgorsza rzecz, jaką mogę robić. I teraz pewnie będę obiad przygotowywać. Na obiad będą pewne ziemniaki, mizeria, jakieś mięso.